Nie słyszałem, co mówiłeś, bo ja nie słyszałem. Co mówiłeś? Coś mówiłeś do mnie, jak tam byłem. Że co? Ale coś mówiłeś do mnie. Ja tam, jak przyszedłem, mówiłeś coś do mnie. Coś, że jemu mam coś dać, czy coś? Nie, o tych oczkach. No? No, że mu góry dał. No, to dobrze. Bo ja na tym kreper zjadł, no. A te trzy kołoczki mu dał. Aż trzy. No, no dobrze, to były twoje. A on jeszcze nie pamiętał, czy je zjadł, czy nie. Musi już obejrzeć. A on jabłko ci dał, nie? Jabłko ci dał? Tak, no. Bo jesteście braćmi, macie się dzielić. Porówno, chyba że on nie będzie chciał. No jak ty nie chcesz, to dajesz mu trzy, a sam zjadasz jednego, nie? Bo chodzi na. No jedyna uczy. No. Bo on przytył, wiesz, był tam w tym raju w więzieniu, ale trzyma się. Ja jestem chudszy od niego, nie? A ten, no, trochę ja. A ten sam rocznik. No bo ja się martwię, całe wszystkie problemy całego świata na mojej głowie są. Tak, baranek mi przekazał. Tam nie było dobrze, ale było. No, ale, fajnie. Ale było fajnie, dobrze. Było lepiej, kurwa. Bo, no tam bo raczej tak. Jest nie dobrze, no ale pojesz, jest dobrze. No. Pojesz, no, dają ci pojesz. Śniadanie, obiad, kolację, kurwa, wszystko. Spanie. I spanie, i ciulnie. Kupiel, wszystko. No a tutaj jak śpisz na dworze, czy na klatce, no to... A tu to jest taka gehenna, wiesz? No bo bracia katolicy nie chcą pomóc. No niektórzy pomagają, niektórzy nie. No, zależy od człowieka. No dlatego jest koniec, bo wy jako te łazarze, nie, biedaki, a bogacze patrzą na was z góry, nie? I nie szukacie sprawiedliwości, bo wiadomo, bo ciężko jest. Później trzeba pracę, czynsz płacić, te wszystkie media, nie? No, no, no. No. A tak macie, no... Dobra, nie, no. Ale możemy zacząć od wstępu, jak... Mówisz o telewizor i tak dalej. To patrzył na telewizję i tak dalej, to latali kurwa po woda po 40 km, żeby się napić. No, no, to, tam, kurwa, no, ja bym tego chyba nie przyjął. No w Afryce, nie? Afryce, no. W Afryce. No to oni wolą bombi no, rzucić. Ja zapierdaleli, kurwa. Ale wiesz, to może i na 40 to może 80. No. A to jeszcze na takiej łonie. No. To tu raj, to tu raj, nie? A my na kokotek. A my na kokotek już mówię. To tu raj macie, nie? A ule tego nie mają. Czynszu nie płacicie. Tak, no. Taki życie, żarcie jest, wszystko jest, nie? Tylko trochę chłodno w nocy. No, ale się dobrze trzymać. A co rozcieplny jest, to wie. Idzie teraz, kurwa, właśnie, co są lepsze dni, kurwa, no ale to jeszcze tak... Dzisiaj jest sobota, nie? No, sobota, 29 kwietnia. No to... I tu idziemy na majówkę. Ja, ciekawy kraj. Ale kiedy byli tu pochody, ja kiedy tu? Znaczy, no, kiedy byli pochody, no, nie powiem. Byli. No to lato się skończyło. A tego dziś uwidział, wiesz? Kogo? To się dziś żarło z kościelnym. Aha, Marek Dolerzyk. No, no, katolik, wiadomo. Także anioły to są te biedne łotry. Takie na przykład, tylko że oni nie szukają prawdy w Słowie Bożym, tylko cierpią i mają tam jakąś wiarę albo niewiarę, bo religie popsuły wiarę w prawdziwego, żywego Boga, który jest Król Izraela w duchu i prawdzie Jakuba 4:12, jeden prawodawca i sędzia Jakuba, drugi rozdział od 3-13, przykazania obowiązują, no i kto nie ma miłosierdzia, zostanie sąd bez miłosierdzia, bo litera prawa zabija i mają tu wszystko, ale nie mają właśnie mieszkań, bo eksmisja, bo mieszkania trzeba płacić, praca wiadomo i jałmużna, to wiadomo co chodzi, nie? Także ludzie mają gorzej gdzieś tam w Afryce. Ale jest góra Syjon i tutaj czas, żeby przyjść na górę Syjon, czyli zrozumieć, że Chrystus jest prawdziwym, jedynym, sprawiedliwym i ci, co Go naśladują. Także łotry, celniki wejdą do Królestwa Bożego poprzez wiarę. Jak kłamstwo straci moc, to Królestwo zakróluje
jeden pasterz, jedna owczarnia i niektórzy nie wiedzą, aniołów gościli. To są synowie Boży, tacy zgardzeni, odrzuceni, świat ich nie jest godzien, tak? Bo wolą swoich tych oprawców właśnie czcić, zamiast tych, co tutaj Hebrajczyków 11 rozdział, bohaterowie wiary. Zobaczcie, tu jest prawdziwa wiara, nie religia, nie świat. Świat to nie był godzien tych, bo sprawiedliwi z wiary żyć będzie. No nie żyją tutaj sobie. I są znakiem, świadectwem dla was, dwoma świadkami, że bogaci tego świata i żaden prezydent, nikt nie przyjdzie, się nie spyta o nich, żeby im pomóc, czy ksiądz. Nie będzie szukał tych owieczek zagubionych, bo księdza nie interesują tacy ludzie. Bo księdza interesują tylko ci, co dają mu kasę za umarłych na mszę. Biznes na Bogu. Dlatego to kiedyś może się skończy, jak czas się wypełni i Królestwo, Nowe Miasto Jeruzalem, gdzie będzie sprawiedliwość, zatriumfuje. Bo Jezus dokończył wiarę jako doskonały, jedyny, prawdziwy i Jego mamy naśladować. Witaj, bracie. Także bądźcie aniołami, bracia, siostry w Chrystusie, Kolosan 1:2. Bo Królestwo Prawdy, Miłości i Sprawiedliwości jednego prawdziwego Chrystusa się wypełnia w Jego uczniach i tych, co cierpią dla prawdy, dla sprawiedliwości. A ci, co gromadzą te skarby i kochają te swoje samochody, to niech zobaczą, że za rozbijanie rodzin, bo wszyscy systemy rozbijają rodzinę. No, sądy rozbijają, policja, opieka, wszystko żeruje na rodzinie, ale opieka zamiast tutaj przyjść, zainteresować się i dbać o tych biednych, to nie. Dlatego zostali osądzeni. Telewizja też rozbija, bo tam... No i tutaj moją rozbili w sądzie w Gliwicach. Także dostali prawo od Chrystusa, które wyszło z Syjonu, Galacjan 6:2, prawo Chrystusowe. Dla tych, co by chcieli poznać jednego prawdziwego Jakuba, 4:12, jeden prawodawca i sędzia. Wypełnieniem prawa jest miłość Chrystusa. Chrystus sieroty, wdowy, biednym pomagał. Tych, co wierzyli w Niego, bo faryzeusze nie mieli wiary. Wszystko robili, żeby Go zlikwidować, bo im psuł interesy, biznes na Bogu. Bo ludzie wierzyli w tych sukienkach faryzeuszy. Chrystusa wierzyli, jak nakarmia 5000, ale później, jak chcieli go zrobić królem, on nie chciał, bo on wiedział, że to są nie pobudki, nie szczere pobudki, tylko żeby mieć dla swoich pobudek takiego człowieka, co będzie ich uzdrawiał, nakarmiał. Także powiedział im prawdę, oni odeszli i teraz tylko ci go znajdą, co mają szczere, czyste serca, Mateusz 5:8. Bądźcie aniołami. Bo demokracja, demony kłamią. I się skończy kiedyś kłamstwo diabła. Drugi Tesaloniczan, drugi rozdział, od 1 do 16. Umiłujcie prawdę Chrystusa. I przyjdźcie na górę Syjon. W duchu prawdy. Bo z Syjonu przyszedł Zbawiciel. I Chrystus już zbawił wszystkich. Dokonało się na Golgocie. Teraz sami możecie się zbawić. Pierwszy Tesaloniczan 4:17. Przyjdzie Syjonu wybawiciel. Bo to ja mam pieczątki od 7 anioła. On mi błogosławił, a ja teraz błogosławię tych, którzy wierzą w żywego króla Izraela. Bo z nimi można rozmawiać godzinami. Oni nie odrzucają Chrystusa. Ale ci zwodzą fałszywe Chrystusy, was pozwodzili ze względu na wybranych. Tutaj Chrystus skróci owe dni, bo Urszulka, ja i Zbiszek już nie dajemy rady. Te droski, Tomasz Dorożała, Tarczyński, no kto tam jeszcze, no zwodzą, cuda robią, wydłużają nogi, żeby zwodzić ludzi. Ksiądz zwodzi, no ludzie chcą, żeby tradycje były, to są. Marka 7 rozdział od 7 do 9, Słowo Boże żywe, Hebrajczyków 7, 4 rozdział od 4 do 13, błogosławie.